Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem ja w takim nietypowym anturażu, powiedziałbym bardziej luźnym, ale de facto jakby nie bez powodu takie ubranie mam, bo mam dla Was dzisiaj książkę napisaną przez Jonathana Greena, Koszmar Alicji w Krainie Czarów. Zapraszam. Okej, może warto powiedzieć, że nie jest to książka, tylko jest to po prostu gra. Widzicie, że po prawej stronie mamy jakieś zdjęcie okładki, w której jest napisane, że jest 55 kart do gry, a u mnie jest już napisane, że tylko wybierz własne zakończenie, ponieważ podejrzewam, że te książki z talią kart były limitowane i de facto na początku należy rozpocząć opowieść o tym, co to za gra książkowa, jak to działa i tak dalej, i tak dalej. Następnie opowiem w skrócie, jaka jest fabuła tejże gry, a na koniec standardowo dam Wam moją ocenę i krótką recenzję. Także gra paragrafowa, jak pewnie większość z Was nie wie, bo myślę, że jest to mocna nisza, to po prostu gra, w którą gra się samemu. Polega ona na tym, że mamy paragrafy i w tychże paragrafach są na zakończenie jakieś wybory, na przykład, którędy powinna pójść Alicja. Jest na północ, przejdź do paragrafu 38, na południe przejdź do paragrafu 90. Są też paragrafy, w których mamy wiele wyborów, są paragrafy, w których mamy wybór jeden. Są też wreszcie walki, które toczymy z rozmaitymi stworami i do tego jest nam właśnie potrzebna talia kart albo kości do gry. No i zasadniczo jest to po prostu coś podobnego do gry komputerowej, co sprawia, że macie kilka zakończeń, no, że ta historia jest taka bardzo zależna od tego, co tam zrobicie. Cała książka jest bogato ilustrowana. Szukam obrazu jakiegoś przeciwnika. No i tu chyba mamy taki to obraz. Jakiś tam stwór tworzący się z rzeczy z kuchni, w sensie ze sztućców. Na początku jest oczywiście też są wyjaśnione całe zasady gry. Mamy też taką kartę postaci, powiedzmy uproszczoną. Gracze RPG mogą wiedzieć, o co chodzi. Są trzy główne cechy: zwinność, rozum, wytrzymałość i umiejętności walki. Jest współczynnik szaleństwa, które może pochłonąć naszą główną bohaterkę, bo wszyscy wiemy, jak to tam w Krainie Czarów było. Jest wyposażenie, bohaterka może zdobywać bronie różne. Jest właśnie tabela walk. Trzeba też zapisywać gdzieś sobie różne hasła kluczowe, które potem mogą być przydatne. Są też trzy sloty na to, że można użyć takich specjalnych umiejętności jak
pióro jest silniejsze, a także ciekawiejsze i ciekawiejsze, co sprawia, że tam wykaraskamy się z kłopotów. I zasadniczo jeszcze autor daje nam jakieś wskazówki. Na początku mamy jeszcze wyjaśnienie krok po kroku, jak to wszystko działa. Generalnie raczej łatwo jest wszystko ogarnąć. Książka została mi polecona przez Justynę i w sumie nie tyle ona ją poleciła, co tam w social mediach wrzucała recenzję drugiej z książek autora, czyli Dracula, Klątwa Wampira, którą też już grałem, ale z racji tego, że ma on aż czterech bohaterów, to postaram się zagrać przynajmniej dwa razy, żeby recenzja w miarę była sensownie stworzona. Jest jeszcze Zły Czarnoksiężnik z Oz. I to w sumie wszystko, co mam do powiedzenia na temat samej mechaniki tej historii i tej książki, tej gry. Natomiast jeśli chodzi o samą fabułę, no to mamy małą Alicję, która jest często nazywana dziewczynką, dzieckiem, która wraca do Krainy Czarów ponownie. Nie wie, jak tam się znalazła. Nie do końca pamięta, właściwie pamięta praktycznie nic z pierwszego wejścia tam. No tylko, że tym razem mamy tutaj do czynienia z koszmarem. Zasadniczo Czerwona Królowa tam dokonuje jakiejś rzezi całego nigdzie bądź, czy jak to się tam nazywało. Jest też jakiś trepanator, który robi, chyba to był trepanator, w sensie osoba, która robi tam ze skóry zwierząt, je wypycha i robi z nich jakieś tam inne potwory. Więc dużo dorosłych, powiedzmy, treści. Wszystko jest dość straszne, więc to nie jest na pewno książka dla jakichś super młodych nastolatków. Ale myślę, że starsi nastolatkowie będą się przy tym spoko bawić. No i więcej pewnie ciężko jest zdradzić, nie mówiąc nic o fabule. Można powiedzieć, że spotkamy po prostu wszystkie postaci, zarówno z książki, jak i z filmu, więc nikt nie będzie zawiedzony. I myślę, że pora przejść do mojej opinii na jej temat. Okej, więc witam po małej przerwie. Myślę, że mógł się również zmienić kadr, no ale nagrywam po jakimś czasie. Także przejdźmy, myślę, do trzeciej części tej recenzji, czyli mojej opinii i oceny finalnej. Należy zacząć od tego, że zacząłem swoją przygodę z paragrafówkami pewnie z 20 lat temu, może 15, coś w tym przedziale. No i wtedy to były takie cieniutkie te cieniutkie zeszyciki i wszystko było dość prymitywne. Wystarczyło tam mieć dość jedną kostkę D6 i można było sobie grać. No a przez te lata poszło wszystko do przodu. Podejrzewam, że po drodze było wiele wspaniałych paragrafówek. No i ja nawet z książek tego autora sięgnąłem po, wydaje mi się, że Dracula też był jego, ale nie jestem pewien. Sięgnąłem po lepszą pozycję, czyli po Drakule. No bo jakie są problemy z Alicją w Krainie Czarów? Po pierwsze, false advertising, czyli mamy na okładce naszą Alicję, zresztą tutaj widzicie obok, więc nie będę już blurował i tracił ostrości.
No jest to Alicja, która nawiązuje do gry komputerowej Alice Madness Returns, w której to Alicja jest tam nastolatką chyba, albo młodą dorosłą i zasadniczo problemy, które się tam pojawiają, są takie bardzo dojrzałe jak na zwykłą grę tam zręcznościową. A tutaj nie mamy z nikim takim do czynienia, jak mamy na tym obrazku. Alicja tutaj to jest właśnie taka dziewczynka, nie wiem, wiek pewnie od 7 do 12, 11 lat, taka jak w powieści. W związku z tym, no jakby, jeżeli oczekiwaliśmy tutaj, że nasza bohaterska będzie jakaś bezwzględna i będzie się tak dorosło zachowywać, czy tam jak jakaś taka późna nastolatka, no to się rozczarujemy. Jesteśmy, że tak powiem, władamy zwykłą dziewczynką małą. Także moim zdaniem ten charakterystyczny ubiór i w ogóle wygląd tej postaci, ten nóż, mają sugerować właśnie zupełnie inną postać. Także tu już na duży minus. Drugim minusem jest to, że zasadniczo wydaje mi się, że regrywalność tego jest niska. Myślę, że można to zagrać tak raz, dwa, trzy razy max i potem już będzie się mniej więcej cały storyline znało. No, wynika to z tego głównie, że mamy tutaj tylko jedną postać, a nie tak jak u Drakuli 4. Kolejnym minusem jest to, że mamy tutaj do czynienia z dużo większą ilością walk, a mniejszą ilością testów na swoje pozostałe cechy, czyli tam na ten rozum, chyba zręczność i wytrzymałość. Rozum, zwinność i wytrzymałość, więc na tych testów jest mało. No a kolejnym minusem jest to, że po prostu niestety, ale Alicja ma ten kłopot, że po prostu są tam jakieś takie przeokrutne zagadki logiczne, na które może być ciężko ci tam ogarnąć i odpowiedzieć poprawnie. Często jest jakieś tam odejmowanie i liczenie po prostu tych wszystkich jakichś tam liter i tak dalej, odejmowanie. I ty zawsze musisz mieć wszystko zapisane, co tam wcześniej proponowali, żebyś zapisał. Jeżeli czegoś zapomniałeś, to de facto gra może ci się, że tak powiem, wywalić. O, z tyłu widzę, że są jeszcze miejsca na notatki i jest jeszcze dużo więcej tych kart postaci, to spoko. No, jakby dowodem na to, że jest to dość trudna i nie dla każdego gra, jest to, że na końcu dano ściągawkę, w której są po prostu rozwiązania poszczególnych zagadek. No ale te zagadki były dość ciężkie. W sensie, ja bym to jakoś wypośrodkował, czy mamy się dobrze bawić, czy męczyć i przegrywać grę z jakichś takich głupiutkich powodów. Na plus oczywiście jest sama idea gry przeglądarkowej, nie przeglądarkowej, tylko paragrafowej. Fajnie to wszystko idzie do przodu i jest dość dobrze całość napisana. Są fajne jakieś tam klimatyczne ilustracje na pół strony, na całą stronę. Jest chyba, nie wiem, z 10 różnych zakończeń, ale oczywiście nie dotarłem do wszystkich. No, niemniej jednak mam porównanie po prostu z książką, w którą grała Justyna, czyli z Drakulą. No i wypada Alicja dość blado, w związku z tym
Mogę dać jej 7,5 na 10. Zachęcam, bo jest super tania. Tam chyba 20 parę złotych, ale oczywiście zapraszam Was już niedługo do mojej recenzji Drakuli. No i to wszystko. Dzięki. Cześć. Cześć. Witam Cię w najgłębszych odmętach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfisz, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powie Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz. Tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantazy Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfisz, mikrozespół do wielkich zadań, zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek, ja także tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na stronach księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne, te z serii filmów, które prezentuję nadal na swoim kanale W Świecie Króla Myśli, z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę księgarenki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.